Cześć ekipa, witam Was Pęczat w kolejnym odcinku z serii Rzut okiem na prasę retro i dziś wspólnie zajrzymy do magazynu Świat Gier Komputerowych numer 4 z 95 roku. Sprawdzimy, o czym ciekawym pisali. Dzisiaj będą królować gry FPS, już mogę Wam teraz to powiedzieć. Zatem, jeżeli chcielibyście razem ze mną rzucić okiem do tego magazynu, to oczywiście zapraszam. Okej, zatem okładeczka, tym razem troszeczkę zmaglowana, ale to jakby nie szkodzi, ma swoje lata, ma prawo. Świat Gier Komputerowych 4,95, cena 3 złote, czyli 30 tysięcy złotych. O, to 3 złote kosztowało. Po naszemu, po nowemu, oczywiście nie dosłownie, to tak się nie da przeliczyć, ale taka cena. Co mamy? Descent, Star Trails, Frontlines, Alone in the Dark 3, Alien, Breed, Tower Assault, mapy, czyli tak naprawdę mapy do gry i grafika. Nie wiem, to jakaś strategia chyba. Zaglądamy do środeczka. A w środeczku na dzień dobry mamy coś dziwnego, ponieważ tutaj redaktor naczelny, czyli Piotr Pieńkowski, zrobił się na małego, malucha i się podpisał jako maluch. Nie wiem o co chodzi, jest maluch i w ogóle nie wie co tu robi, a tak w ogóle to jest turniej Sensible Soccer w Chełmie, a później pisze, że chodzi do kolegi grać w gry, a poza tym to fajne mapy dalej są w magazynie i w ogóle jest tutaj troszeczkę o grach 3D, dumopodobnych i w ogóle spada do kumpla się pobawić i są targi infosystem, tak w skrócie. Nie wiem, ale za to podoba mi się to, że to zdjęcie jest takie i tutaj w tle mamy taką podłogę z autobusu z lat 80, nie? Taką dziwną perforowaną płytę, aluminiową chyba czy jakąś, nie? Super. Nie wiem, tak jest, nie wiem, dobra. I mamy menu, tutaj, prawda, screeny, ale to do tego za chwilę dojdziemy, lecimy dalej. Kto zrobił okładkę? Tak a propos, Krzysztof Wirsz, coś tam, nie wiem, RODO? Nie, chyba nie. Polemika, mamy dział polemika. W dziale polemika chodzi o co? Chodzi o to, że jakiś koluś, który się podpisywał ksywą Minio, prawda, nadepnął na odcisk amigowcą, gdyż porównał peceta do Amigi i porównał, dajmy na to, 486, mamy napisane, do gołej Amigi 1200. Cenowo 486 było droższe niż Amiga 1200 i tak dalej, ale że wciągał ją nosem. I tutaj ludzie piszą, że co zrobił źle i tak dalej, generalnie, że do 486 powinien porównać Amiga 1200 wyposażoną w kartę Turbo, dodany Fast, z dyskiem twardym i tak dalej, nie? A nie do gołej Amigi 1200, nie? No i tutaj, prawda, mu tłumaczą, co zrobił źle i dlaczego jest tak, a nie inaczej. Głównie to chodzi o to, że amigowcy są oburzeni i jadą gościa, który porównał PC-ta 486 do Amigi 1200. Taka polemika tam, nie? Ale w tamtych czasach tego było sporo, także wiadomo. Plotki, ploteczki. Mamy coś o jakichś gierkach, które mają się ukazać, podejrzewam. Indiana Jones składanka gier Indiana Jones, nie wiem. Oczami potwora, czyli coś o Frankensteinie. Eye of the Monster, tak jest. Interplay, coś tam Frankenstein, no. Śladami Wing Commandera, czyli Spectrum Holobyte zamierza ich ślady Origin i wydaje grę wzorowaną na Top Gun. To jest Top Gun, chyba pod tą samą nazwą. I żeby było śmieszne, jest napisane, że film Top Gun w tym magazynie, wtedy gdy to pisali, no to sprzed 10 lat film, nie? No dzisiaj pierwsza część Top Guna to już nie jest sprzed 10 lat. Natomiast to był film sprzed 10 lat wtedy. Marilyn Monroe jak żywa, nie wiem, jakaś encyklopedia, coś nie wiem. Nowa porcja Duma, czyli dodatki do Duma dwójki, mapy. Mamy Z-Wolf na deskach kreślarskich, Z-Wolf wujeczka, fajna gierka amigowa Z-Wolf. Mój kolega grał Z-Wolfa w jedynkę, dwójkę już nie grał. Taka widziana, taka wektorowe pole, helikopter tym lata, tak widzimy ten helikopter z boku i tam strzelamy do różnych wrogów, prawda, czołgów i tak dalej. Bardzo fajna gierka z Z-Wolf. Ogólnie na Leaksie jest, chciałem sobie dorwać ją, bo jest bardzo fajna, mi się podoba. Ogniści dobroczyńcy, nie wiem co to jest, i Formuła 1 Arcade, coś na PC, to jakieś coś, wyścigi, dobra. Takie tam ploteczki. Lecimy dalej, coś z nowości. Alien Breed 3D. 17 wypuściło, prawda, demo Alien Breed 3D i wszyscy się zajarali. Natomiast gierka według mojej opinii była taka sobie, no bo to 3D i Amiga to wiadomo. Dalej podtrzymuję to, o czym mówiłem, że to nie idzie w parze, ale nieważne. Wyszło, zrobili, było. Strasznie wymagająca gra, strasznie wolno chodziła na gołej 1200, nie wiem, czy w ogóle był sens grać, chyba nie. Kingpin, mówiłem o tym, fajna gierka, coś jak Arcade Pool, tylko że gramy w kręgle. Mówiłem o tym już nie raz. Bardzo fajna gierka, mi się podobała. Rockets to coś, jakieś takie exclusive public domain, coś wzorowane na Super Stardust i tak dalej, nawet to mamy podobne. Z tym, że możemy na dwóch graczy grać, coś tam takie, nie wiem. Flink, we Flinka grałem, na Amidze CD32.
jakieś tam potwory sobie naparzamy, musimy dojść do jakiegoś maga i zebrać ileś tam składników, żeby go pokonać. 70 etapów ta gra ma. Bardzo ładna grafika jest, natomiast sama gra w sobie tak nie pociągnęła mnie za bardzo. Ale graficznie bardzo ładna. Na Switchi 2 bardzo fajnie się to prezentuje. Coś na IBM, Hammer of the Gods, jakiś RPG. Nie wiem. Legends, Legiony, to jakaś strategia. Capitan Hokum, czyli jakiś symulator od wie. Symulator helikoptera Hokuma, K50, przepraszam. Metal Marines, też jakaś chyba strategia czy coś. Także takie coś na peceta, jakby wow, co? Nie, wiecie, pecet do gier, nie? Star Trail, czyli jakiś RPG, role-playing game, mam napisane RPG na 100% ocenione, czyli dobra gierka, natomiast ja jej nie znam. Sirtek to wypuścił, nigdy nie widziałem, no bo to RPG, tak? Ale wydaje się być fajne, graficznie całkiem spoko. 386 CD-ROM, 2 MB RAM-u. Okej. Okay. Mamy kolejną stronę, mamy Heretic. No, grę Heretic grałem na swoim najpierw 386, później na 486. Nawet na 386 tak jest. Na 386 4 MB RAM-u taką konfigurację miałem, nie wiem, 2 MB RAM-u? Nie, 4 później miałem też. To szło. Także mi to działało. W Heretic grałem. Grałem też później w Hexena. Hexen był bardziej wymagający. Heretic był taki bardziej przystępny dla jakiegoś złom PC-ta, nie? Fajna gierka. Ukończyłem całą. Mój kolega Artur przychodził, on miał Amiga 1200, przychodził do mnie grać w Heretica. On u siebie wtedy grał w Citadelę, pamiętam? A do mnie przychodził grać w Heretica, no to jakby nie było porównania. U mnie to śmigało, pełny ekran, piękna animacja, szybko, tak, na 486 i tak dalej. A u niego tak ta Citadela, nieważne, było jak było. Bo jak mówiłem, gry 3D, FPS i Amiga nie idzie w parze, nieważne. Heretic był fajny, jakaś magia, jakieś różne tego typu rzeczy, bronie fajne, kusza, jakaś ta rękawica była. To dziwnie wyglądało, taka rękawica była na rękę założona chyba. Jakieś różdżka była taka z takich kryształków żółtych strzała, bardzo fajna różdżka, czy laska, jak to nazwać, nie wiem. Fajna gierka, grałem ją sporo, skończyłem całą, polecam jak ktoś nie grał, bardzo dobra. Heretic, super. Descent, kolejny FPS, tym razem dziejący się gdzieś w kopalni, tak? Otóż ludzie gdzieś jakieś kopalnie założyli i do pracy w tych kopalniach zaprzęgli roboty. Później te roboty się zbuntowały, no i zaczęły wyniszczać, zabijać ludzi, a my musimy ludzi uwolnić i każdą z kopalni, którą odwiedzamy, musimy zniszczyć. Tak w skrócie na tym polega ta gra. Mamy walki z bossami i tak dalej, mamy z jakimiś działkami, musimy tam je niszczyć i tak dalej. Bardzo fajna gierka, łatwo było się w niej zgubić, bo mogliśmy swój pojazd obrócić. Descent zejść, tak a propos. Obrócić dowolnie, czyli mogliśmy się wokół własnej osi tak w sensie obracać. Dla kogoś, kto nie był do tych gier przyzwyczajony, to mogło wywołać zawroty głowy. Fajnie ten pojazd, tutaj screeny tego nie oddadzą, ale fajnie ten pojazd się poruszał. Czuć było takie pełne 3D w tej grze. Ona była naprawdę fajna. Fajnie mi się w tą grę grało, wracałem do niej masę razy, dużo w nią grałem, ale nigdy nie skończyłem. Bardzo fajna, ale bardzo trudna gierka. To poruszanie się tym pojazdem, to było coś nowego. To był taki Doom, tylko w pełnym 3D, takim naprawdę 3D, nie? Świetna gierka, zarządzanie tym polem siłowym i tak dalej. Coś fajnego. Bardzo fajna, 100% zresztą ocena mówi sama za siebie. Descent, polecam, dobra gra. Rise of the Triad, czyli Powstanie Trójcy, czy coś tam. Ogólnie powiem wam tak, gierka fajna graficznie, fajnie to wyglądało, podwójne bronie, nie? To robiło wrażenie. Dziwne było to chodzenie po tych takich platformach, nie wiem co to było. Natomiast sama gra w sobie była kiepska. Wrogowie byli głupi, totalnie głupi, pchali się pod lufę i strzelali na wprost. Tylko nadrabiali ilością tak naprawdę. Przypominali tak trochę tych mitycznych tych na tych SS, coś tam SS, nie? Nie wiem czy mogę tu mówić, to nie wiem. To nie mówię. W każdym razie to przypominała czasy II światowej, nie? No i sama w sobie może nie była zła. Kurczę, nie wiem, to w tej grze właśnie było ten taki etap, że chodziliśmy, jakiś był gaz i tą maskę zakładaliśmy na ryj, takie dwa okulary było widać tylko. Fajne, miała takie udziwnienia, ona była całkiem spoko, natomiast, no kurczę, miała takie... Ja nie wiem, nie była do końca taka jakaś przemyślana. Mówię ci, tępi wrogowie, przyciski gdzieś pokrywane w podłodze, gdzieś tam jakieś ciemniejsze plamy, nie było widać o co chodzi. Nie do końca ta gra mi się podobała, Rise of the Triad. Była nawet zachwalana, no nota 85%, nawet zachwalana, działała na moim 386 dobrze całkiem, ale... Nie mogę powiedzieć, że mi się podobało. I grałem i tyle. Project Battlefield, czyli FPS na Amigę. Tutaj powiem wam tylko tyle, to wydało TSA. Powiem wam tylko tyle. Jak nie znacie, to dobrze, unikać. Gra jest po prostu fatalna. Mój kolega w to grał, jest fatalna.
niegrywalna według mojej opinii. No taki FPS-ik od naszej polskiej firmy tutaj, prawda, i nie miała dużych wymagań, na Amidze z 1 mega pamięci szło to, tak, na 500-ce. Natomiast to nie była dobra gra. To nie była dobra gra i tyle. Tyle o niej powiem. Dan Wilder, o tej grze już było co nieco przy okazji recenzji któregoś magazynu. Tak jak Kadaver, coś w takim izometrycznym rzucie się poruszamy, chodzimy, strzelamy. Bugi miała sporo bugów miała. Pamiętam, że jak przeciwnik padł w drzwiach, nie mogliśmy go minąć i już. Takie coś, z czymś takim się spotkałem, Dan Wilder. O tym już mówiłem, o tej grze przy okazji recenzji któregoś magazynu, także nie będę się powtarzał. Średnia gra. Średnia polska, przez TSA oczywiście. Średnia polska gra. Elfzik, czyli tutaj coś, czego nie znam tak naprawdę. Natomiast powiem tylko tyle. Walki mechów, dużych maszyn. Przypomina mi to troszeczkę ten Pacific Rim. Fajny. Oglądał ktoś Pacific Rim? Niech napisze pierwszą, drugą część. Głupi mózgotrzep, ale mi się podoba takie coś. Nie wiem, no ale no nieważne. Pacific Rim to przypomina. Walki mechów. Po prostu i tyle. Gier takich było, to była zajawka kiedyś na takie gry swojego czasu. Nie, i wychodziło ich całkiem sporo. Ja troszeczkę grałem w różne. Nie pamiętam ten tytuł takiej najbardziej znanej. Metal, coś tam, nie pamiętam. Dobra, nieważne, teraz to jest mało ważne. W każdym razie to są takie, tego typu gry, że mechami się trzaskamy i tyle. Tak średnio, powiem szczerze, średnio. Transport Tycoon, znaczy średnio z mojego punktu widzenia. Ktoś komuś może się podobać i to nie neguję absolutnie. Transport Tycoon to jest gra, o której nie powiem wam nic, bo to jest po prostu Tycoon, jeszcze do tego Transport Tycoon. Pamiętam, że swego czasu Porywacz na kanale tym to grał i on to zachwalał. Ja nie wiem, Transport Tycoon, gra strategiczna po prostu, no taka, proszę, kto wie, można napisać, że była fajna. Diamond pewnie grał, bo on lubi takie gry, tak mi się wydaje, nie. Z tego co piszę w komentarzach, tak mi się wydaje, że lubisz tego typu gry. Center Court Tennis, Blitzware, po prostu tenis i tutaj się nie ma co rozwodzić, oprócz tego, że był średni, według mojej opinii, chociaż autor pisze, że był fajny. Ja uważam, że nie, natomiast gdzieś go miałem na jakiejś dyskietce demo amigowej i troszeczkę to pograłem, nie podoba mi się, takie, nic nadzwyczajnego, powiem szczerze, że no, graficznie, no, nie wiem, nic nadzwyczajnego. A autor się jarał, troszeczkę 80%, wyklęty i zapomniany autor zresztą. Tenis, po prostu tenis, no gra sportowa na komputerze, czy ja muszę coś dodawać? Tenis. Nowa 9. Gra, której nie znam. Powiem szczerze, nie mam pojęcia, czym to jest. Zręcznościówka, czy jakaś strzelaninka, jakiś symulator ala, grafika wektorowa, to widzę, natomiast oceniana 60%, czyli pewnie nie była za dobra, podejrzewam. Ale no, miała takie wstawki ala. Filmowe, kartunowe. Nie wiem. Powiem wam szczerze, nie znam tej gry. Pierwszy raz widzę na oczy, także nigdy w nie grałem. Wing Commander 3. No cóż, Wing Commander jaki jest, wszyscy wiedzą, natomiast to jest trzecia część, czyli ta część, której mamy już takie filmowe wstawki, czyli na CD wydane. Wymagała mocnego komputera 486 DX400 zresztą i CD-ROM potrójnej prędkości, jak widnieje tutaj, prawda? Grałem w tą grę chwileczkę, widziałem ją u mojego kolegi, zanim miałem dobry sprzęt. I powiem wam, że robiło wrażenie. Ta gra w tamtym czasie na żywo robiła wrażenie. Dzisiaj tego nie robi, oczywiście. Mark Hamill, ten aktor, nie pamiętam jego nazwiska, jak on miał... No nie pamiętam, wybaczcie, ale nie pamiętam, zapomniałem. Robiło to wrażenie, te filmowe stawki i tak dalej, ale sama gra w sobie, jak tutaj lataliśmy i to, jak to wyglądało, to też robiło wrażenie. Bardzo fajnie to działało, bardzo fajnie to wyglądało. Na 486 było takie do przyjęcia. Wysoka rozdzielczość, SVGA, to robiło wrażenie w tamtym czasie, powiem wam szczerze. Ale to tylko dla tych, co lubią Wing Commandera, tak? Ja nie jestem znawcą Wing Commandera, Killrati, Terrani i tak dalej. Nie jestem znawcą tego, nie jestem jakimś znawcą też symulatorów kosmicznych. Natomiast troszeczkę w to grałem. Całkiem mi się podobało. No wiecie, to Gwiezdne Wojny, tak? Jakby, powiedzmy, nie? Bardzo, bardzo spoko. Frontlines, gra strategiczna. Jeszcze kafelkowa na Amiga na 386, także weźmy, przejdźmy dalej. Wing Commander Armada, czyli jakby taka wersja Wing Commandera, jeszcze w tym starym stylu takim, widzicie? To nie okazało się na Amiga, to było tylko na PC-ta. Jakby podsumowująca całą tą walkę Terran i Killrati. Jakieś tam no misje, no jak to Wing Commander, po raz kolejny, nie będę się powtarzał. Po raz kolejny Wing Commander, czyli latamy, strzelamy, eskortujemy i tego typu rzeczy. W starej grafice widzę, że możemy też po stronie Killrati walczyć. Zdziwiony kolo. Po prostu Wing Commander. Armada. Oceniona 60%, czyli ktoś nie był zachwycony. Piotr Bilski Alien nie był zachwycony. Alone Dark 3, czyli trzecia część przygód. Nie pamiętam, jak ma ten Carnby? Carnby? Carnby chyba ma ten nazwisko. Główny nasz bohater. Tym razem akcja dzieje się na Dzikim Zachodzie. Powiem wam tak. Grałem, odpaliłem, sprawdziłem.
mi się nie podoba. Ja osobiście, ja wiem, że to są kultowe gry Alone in the Dark, te pierwsze części, jedynka, dwójka, trójka, takie wiecie, te rysowane tła i wektorowe postaci przeciwników i tak dalej, i obiektów też niektórych, jak widać. Natomiast ja nie jestem fanem tego za bardzo, nie rozumiem tutaj tego, tutaj gra się bardzo ślimaczy, w sensie akcja się ślimaczy. Sama gra jest może i nawet spoko, nie? Ale to takie też ślimacze tempo i takie, nie wiem, nie pasuje mi to do końca. Nie jestem fanem Alone in the Dark. Ta późniejsza część Alone in the Dark, taka już jaka jak Resident wyglądała, to ona była fajna, w to grałem. Natomiast te pierwsze trzy, nie wiem. No tu Dziki Zachód też ślimacza akcja, ale pewnie spoko, nie? No, kultowa gra zresztą. Polskie gry, Magiczna Kostka, czyli Kostka Rubika przez Egze wydane, to bardzo dobrze. Smuś, o Smusiu było, ten smoczek tam jakimiś w lochach walczy, ktoś go strącił jakiś lochów i ma się wydostać. Walczy z jakimiś dziwnymi potworami, ślimakami jakimiś, czy coś latające, coś tam. Średnia gra, mi się nie podoba, na 50% oceniona, taka sobie, wabank, nie znam tej gry, ale to na jedno kopyto, to widać, nie, że to na jedno kopyto robione, zresztą to też, zombie, wszystko wydane przez LK Avalon, LK Avalon i LK Avalon, także no jak to miałoby być inaczej, nie, mówię, Smusia znam, Smusia troszeczkę grałem, tej gry nie znam i tej gry zombie też nie znam, czy to jest dobre, nie wiem, jak ktoś grał w to, niech napisze. Ominęły mnie te gry na Amidze, nie wiem, chyba już Amigi nie miałem, jak to było dostępne, nie mam pojęcia. Blackthorn, o Blackthorn, akurat to jest wersja na 386, ale w Blackthorn nagrałem na Sedze Mega Drive, na live'ie chyba któryś nawet, chyba na Super Nintendo też ta gra jest. Świetna gierka, tutaj walczymy z jakimiś dziwnymi potworami, klimatem przypomina troszeczkę Ape Odyssey, z takimi dziwnymi potworami walczymy, z gościem, gościu dzierży shotguna, szwanie do nich strzelamy, chowamy się w cieniu, oni strzelają, wychylamy się i strzelamy, przeciwnicy. Mamy ratować ziomków, jak uratujemy ziomka, to dostajemy coś od niego, jakieś bomby, jakieś miny, coś tam, natomiast jak go ustrzelimy, no to trudno, nic nie dostajemy i gościu ginie, nie? Nie ma to chyba wpływu tak naprawdę na dalszą rozgrywkę, jak zabijemy swojego ziomusia przykutego niewolnika, natomiast jak go uratujemy, to dostajemy jakiś fant od niego, pomocny dalej w grze. Fajna gierka, świetna, na live'ie fajnie mi się grało, kawałek i przyszedłem nawet. Także tą gierkę polecam, ta konsola jest na 386, jak widać na PC-ta. Blackthorn, bardzo dobry tytuł. O, mamy plakacik. Retribution, fajny plakat z logo Świat Gier Komputerowych. Już wstępnie, prawda, przygotowany do zawieszenia, nie? Tu reklamy, nie wiem. Lecimy dalej. Czy to Retribution, czy to dobra gra? Nie wiem. Defender of the Crown 2, czyli opis gry Defender of the Crown. Nie będę się rozwodził. Defender of the Crown po prostu. Mamy tutaj parę stron. To było dobre. Te, na ten potyczka na tyczkę. Potyczka na tyczkę? No wiecie, o co chodzi. To jest po prostu strategia za czasów zakutych łbów, nie? Także spoko. Opis zresztą, prawda, tutaj ktoś się rozgryza. Alien Meteor Assault, czyli też opis Alien Meteor Assault, kody, mapy i w ogóle wszystko, co można było do tej gry mieć. Zobaczcie na to, zresztą tutaj mamy rozpisane, to tam jeszcze pikuś, tu macie, o, rozpisane wszystko, poszczególne wejścia, budynek ochrony, budynek wojskowy, budynek magazyn, budynek cywilny, inżynieryjny, wszystkie te wejścia i po kolei, gdzie tu możemy się poruszać, jak tu ten wieża, siódmy poziom, koniec, jak tu dojść do wieży, nie, na różne sposoby, makabrator umysłowy, że komuś się chciało takie coś robić, te opisy, to wszystko, nie, ktoś był niezły, no ale Alien Meteor Assault, mamy mapy. Secret of Silver Blades, mapy do gry, Secret Roleplaying, no patrzcie na to, tu jest dopiero mózgoczep, nie, umysłowy, kto, że się komuś też chciało, gratuluję, szanuję, nie wiem, fajnie, dobra, takie mapy mamy, prawda, super, tu kolejne, o, dobra, Bugs, Battle Bugs, o tej grze mówiłem przy okazji też recenzji któregoś magazynu, grałem w tą trochę, naszym zdaniem jest dowodzenie oddziałem stworzonym z jakichś robali i gdzieś wykradanie ludziom żarcia, o tutaj widzimy, nie? Jak to mniej więcej wygląda. Fajna gierka, kartunowa, taka graficzka. Bardzo mi się podobała z tytułu tej grafiki. A sama gra była dla mnie po prostu za trudna, nie? Ja i dowodzenie czymkolwiek to jest w ogóle mija się z celem. Natomiast gierka fajna, naprawdę fajna, strategiczna. Polecam fanom tego typu gier. Kto nie grał, kto grał, to polecam wrócić. Naprawdę fajna gierka. Bardzo mi się podobała graficznie. Oprawa była świetna. Natomiast sama gra, ja wiecie, ja nie świecę, nie? Między nami graczami. To jest artykuł traktujący o tych krzyżówkach różnych gatunków. Mamy na przykład gra strategiczno-logiczno-zręcznościowa przygodówka roleplaying z elementami symulacji lotniczej, nie? I tu się autor, gracz rozwodzi nad tym, jak to powstają różne miksy tego typu i dlaczego to są, to jest często do bani i w ogóle, że to jest kiczowate i tak dalej, nie? Także taka tam polemika gracza. Gry na 3-4-2.
Darts i Rally Simulator od Avalonu. Oczywiście polskie, jedna przez Tomasza napisana, druga przez Pawła. Nie znam tych gier, Darts, czyli darty, a Rally Simulator, jakiś symulator, nie wiem. Także no, takie tam, taki dział mi się wydaje, tutaj czytelnicy przysyłali swoje recenzje, próbowali swoich sił. Także no, na parę zdań. Uwaga, kicz. W dziale Uwaga Kicz mamy kiczowate gry i mamy Shaq-Fu grę. Oczywiście zgadzam się, Shaq-Fu była strasznym kiczem. Ten przedostek Fu można było dodać do czegokolwiek i zrobić grę karate tym z Shaqiem, Shaq-Fu. Michael Jordan Fu, nie? Albo kurczę, Bridge Strike Fu, o, nie wiem, głupota. Ale tak to działało, gra beznadziejnie się w nią grało. Do bani. Czemu Shadow Fighter trafił do działu Uwaga Kicz? Nie wiem, bo to jest naprawdę dobra gra. I Shar 3 tej gry nie znam. Natomiast tutaj mam Call of Duty 2. Do działu Kicz trafił? Nie wiem. I Rise of the Robots. I Rise of the Robots tu się zgodzę. Gra miała piękną oprawę, grafika, muzyka, wszystko spoko, a sama gra w do dupy. I się strasznie kiepsko w nią grało i była nijaka. Także Rise of the Robots, zgadzam się, ale Call of Duty 2? Kicz? Okej, okay. Mamy teraz listę. Standardowo chyba pierwsze tylko tytuły przytoczę. Logiczne. Tetris na pierwszym miejscu, zręcznościowe Mortal Kombat 2 na pierwszym miejscu, oczywiście. Przygodowe Mentor. Zgadzam się, fajna gierka. Pomimo tego, że grafika jest do bani, fajna gierka, polska przygodówka. Role Playing, mamy Legacy of Soracil. Symulacyjne mamy Subwar 2050, też całkiem fajna graficznie gierka. I strategiczne mamy The Settlers, to chyba nie muszę mówić, że to jest naprawdę świetna gra The Settlers, także polecam. Tyle. Miasta z komputera, czyli jakiś dział traktujący o... No mamy Settlers, jak się buduje miasta w grach. O, dział Trybuna. No, miasto z komputera, patrzcie jaka polemika tutaj na tyle stron. Szymon Grabowski, Marcin Hinz napłodzili. Szanuję. SOS, dział SOS, czyli mam problem, pomóżcie mi. No i to tyle tak naprawdę. Jestem posiadaczem Amigi 500+, mam do Ciebie kilka pytań. Czy mógłbyś podać mi klawiszologię do gier F19 i F117? Kupił pirata i szuka, prawda? Czy we wspomnianych wyżej gra się joyem czy myszką? No, klawiaturą. I już, pomogłem, SOS. No, ludzie mieli problemy, pisali. Pomagali jak mogli. Tipsy i triki na różne platformy. IBM, Amiga. Tutaj nie będę się rozwodził, wszyscy wiedzą o co chodzi. Natomiast pojawił się dział Sega Mega Drive Tipsy Tricky. Dobre jest. Kubasa, ksywa Kubasa. Przeczytam wam. Berknukli. By przejść gościa z ostatniej planszy z karabinem, trzeba ustawić się tak, gdy strzela, wtedy mu przyłożyć 14 razy i po nim. O, Maryjo, matko. Drogo. Dobra, drugi tip. Nie poddajemy się, Jurassic Park. Aby przejść ostatnią planszę, trzeba zburzyć, kamień, na którym stoją szkielety dinozaurów, granatem rzucić, granatem normalnym, raptorem kopnąć nogą. I patrzcie, nie zmyślam, proszę. Raptorem kopnąć nogą, granatem rzucić, granatem, raptorem kopnąć nogą. Nie wiem, po prostu nie mieli nic innego i... wszystko jedno, przysłał dwa triki, to opublikowali. O matko, dobra. Market kupię, sprzedam i zamienię. Znaczy zamienię, to nie, ale coś tam. No kupię Amiga CD32, chciałem się kupić. Kupię grę SimCity 2000, na taniu kupię Amiga CD32 w dobrym stanie, w granicach 500 zł, 5 milionów, 600 zł, 6 milionów złotych. No dobra, 500-600 zł chciał kupić Amiga CD32. Nieważne, dobra, sprzedam, nie będę wam czytał. Natomiast przeczytam wam różne... zamienię skuter Simpson na Amiga 1200, mało używaną, mu sprzedam. Cena około 950 zł za Simpsonka. To co, ona była całkiem dobra jak na dane czasy. Nawiążę kontakt z posiadaczami Amigi 500 w celu, uwaga, wymiany doświadczeń. Jakich? Nie wiem, ale doświadczeniami się wymienić zawsze miło. Albo mamy, wymienię nową oryginalną grę Danger Streets na inny... oryginał na 500-600. Nawiążę kontakt z posiadaczami Amigi 500. Nieważne. Gościu kupił gówno, Danger Streets jest gówno i wiedział, że kupił gówno, chciał ją sprzedać po prostu. No, ale takie tam. A tu ktoś chciał zamienić Amiga 600, mysz, joystick, 60 dysków na IBM PC-AT. Minimum 2 MB RAM, 180 MB HDD, Sound Blaster, monitor kolorowy z VGA. W rachubę wchodzi dopłata do Amigi. O matko. No, dobra, nie rób tego, chłopcze. Mam nadzieję, że tego nie zrobiłeś. Dobra, nieważne. Mamy
reklamy, jakieś prenumeraty, reklamy i tak dalej, nie ma się tutaj co rozwodzić, a na sam koniec mamy okładkę, a na okładce jak zwykle numery archiwalne, które można było kupić od Alfin. Dzisiaj już nie. I to było tyle, jeżeli chodzi o ten numer. Jak zawsze trochę ciekawie, trochę nie, trochę dziwnie, trochę normalnie, po trochę wszystkiego tak naprawdę. Dla każdego coś miłego. No i już. Także tak prezentuje się ten numer świata gier komputerowych. W następnym odcinku weźmiemy sobie coś kolejnego, coś następnego. Co to będzie, jak zwykle nie wiem. Wybiorę i dam wam znać dopiero jak pojawi się kolejny odcinek. W tym to by było na tyle, także dzięki wszystkim za obejrzenie, pozdrawiam was Penchards i do następnego. Trzymajcie się, cześć!